Moi drodzy, z racji, że zbliżają się dni otwarte naszej szkoły, to może porozmawiajmy dzisiaj właśnie o naszej szkole. To może Kuba? Zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, zwyczajowo Mechanik, to szkoła, która jest reklamą sama w sobie. Jesteśmy najchętniej wybieraną placówką w całym powiecie, a w obecnym roku szkolnym otrzymaliśmy około 250 zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych, z czego ponad 120 z nich na profil technik informatyk. Jesteśmy szkołą o wysokim poziomie nauczania, szkołą innowacyjną i nowoczesną, a przede wszystkim otwartą na potrzeby uczniów. Kształcimy w 7 kierunkach zawodowych. Techniki informatyk to zawód przyszłości i teraźniejszości. Kierunek ten to ciekawy, twórczy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi kreatywnych i dynamicznych. Technik informatyk to osoba, która sprawnie posługuje się systemami serwerowymi oraz operacyjnymi, tworzy oraz projektuje sieci komputerowe, tworzy aplikacje oraz strony internetowe, projektuje bazy danych, potrafi dokonać doboru oraz konfiguracji sprzętu komputerowego i tworzy własne projekty. Jak tak wymieniać, to strasznie dużo rzeczy. To się zgadza. Technik informatyk musi być osobą wszechstronną i posiadać wiedzę na każdy temat, gdyż nie wiadomo, od kogo w przyszłości otrzymamy zlecenie. Przydatna będzie też umiejętność szybkiego uczenia się. Teleinformatyka jest to jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Kierunek ten jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jej absolwenci zostaną specjalistami w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Technik teleinformatyk potrafi zarządzać systemami serwerowymi, projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe, uruchamiać i utrzymywać terminale oraz przyłącza abonenckie, montować i eksploatować systemy transmisyjne, instalować i eksploatować systemy komutacyjne. Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy oraz zainteresowania uczniów. Technik mechanik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji i usług. Technik mechanik posiada wiedzę z zakresu projektowania i konstrukcji maszyn i urządzeń, budowę, eksploatację i naprawę maszyn, mechanizmów i urządzeń, organizacja i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, przeprowadzanie różnych kontroli jakości. Technik mechatronik to zawód wiążący ze sobą wiele dziedzin nauki, takich jak automatyka, informatyka, mechanika i elektronika. Program nauki obejmuje montaż elementów zespołów i podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie sterowników urządzeń mechatronicznych. Jeśli interesujesz się techniką, obserwujesz jej kierunki rozwoju, chcesz poznawać nowe technologie i rozwiązania, szczególnie w branży elektrycznej, to zawód Technik Elektryk jest właśnie dla Ciebie. Technik Elektryk posiada wiedzę z zakresu projektowania instalacji elektrycznych, wykonywania, diagnozy i naprawy instalacji elektrycznych, obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie. Technik Elektronik to przyszłościowy zawód obejmujący wiedzą różne dziedziny nauki. Wynika to z szerokiego, nieograniczonego wręcz zastosowania elektroniki. Po skończeniu szkoły będziesz mógł zajmować się montażem, instalacją i naprawą wszelkiej aparatury oraz urządzeń elektronicznych. Zatrudnieniem elektroników bardzo często zainteresowane są firmy produkujące i montujące systemy telewizji przemysłowej, produkujące układy elektroniki użytkowej oraz urządzeń elektronicznych, handlowe zajmujące się sprzedażą urządzeń elektronicznych. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Odbędziesz praktyki w dobrych hotelach i jak będziesz dobry w tym, co robisz, to możesz znaleźć pracę nawet bez studiów. Nasi nauczyciele przekażą Ci wiedzę, która będzie niezbędna do pracy w przyszłym zawodzie. Na tym kierunku nauczysz się sprawnej obsługi klienta w biurze oraz w hotelu, posługiwania się językiem obcym zawodowym, planowania kosztów imprez turystycznych, pracy w biurze oraz obsługi rachunkowej firmy. Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość dobrego opanowania wiedzy teoretycznej, ale również zorganizuje praktyki w hotelach w całej Polsce. Kadeci klas wojskowych naszej szkoły są w pełni umundurowani. Dzięki temu klasa staje się elitarna i rozpoznawalna. Mundur wpływa na dyscyplinę, zespołowość oraz solidarność kadetów. Kadeci zobowiązani są nosić mundur wyznaczony jeden dzień mundurowy w szkole, podczas szkoleń na jednostce wojskowej, podczas uroczystości szkolnych, jak i pozaszkolnych oraz podczas wycieczek i obozów. Jako szkoła współpracujemy z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej, jak i również z uczelniami wojskowymi, takimi jak
Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej oraz Centrum Łączności i Informatyki. Kadeci uczęszczają na obóz szkoleniowo-poligonowy, gdzie szkolą się jak żołnierze. Szkolenie to odbywa się pod okiem instruktorów 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, gdzie realizują poszczególne tematy szkolenia. Od 1 września 2017 roku jesteśmy jedną z 50 szkół zakwalifikowanych do programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. W ramach programu kadeci mają większą liczbę godzin szkolenia na jednostce wojskowej. Pozyskaliśmy również sprzęt, dzięki któremu możemy dalej się rozwijać. Absolwenci szkół biorących udział w programie pilotażowym po zakończeniu nauki będą mogli odbyć 4-tygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się do zawodowej służby wojskowej, jak i również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych mogą liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. Wahasz się? Prezentacja zawodu, na który chcesz się wybrać, nie przekonała Cię? Spokojnie, to nie wszystko, co powinniście wiedzieć. Nasza szkoła posiada również liczne zalety, na przykład atmosfera i dyrekcja w naszej szkole jest najlepsza ze wszystkich. Lekcje w naszej szkole zaczynamy zawsze od godziny 8, a nie od 7:10, tak jak w przypadku innych szkół. Obszerna baza dydaktyczna, dzięki czemu macie pewność, że nie będzie lekcji na korytarzu. Windę i podjazdy umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych. To nie wszystko. Nasza szkoła realizuje wiele projektów unijnych, tak jak Erasmus+, w ramach którego nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w kursach zagranicznych w Cambridge i Londynie. Od 1 października 2019 roku w ZSP nr 1 realizowany będzie 2-letni projekt Siła Kwalifikacji. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszące kwalifikacje zawodowe, program doradztwa zawodowego, zakup sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie 6 nauczycieli z nowoczesnej elektroniki oraz obsługi zakupionego sprzętu do 30 września 2021 roku. Poszerzysz i wyćwiczysz swoje umiejętności językowe na dodatkowych zajęciach językowych. Uczniowie z naszej szkoły z powodzenia biorą udział w licznych zawodach sportowych, a od 3 lat organizowany jest w naszej szkole mega festyn mechanika. Było tam dużo atrakcji, na przykład krzesło wodne, koncerty, gry i zabawy dla dzieci, a podsumowaniem całego eventu było losowanie nagród w loterii. Nasza szkoła to nie tylko miejsce pracy oraz nauki, ale przede wszystkim pasja. Możesz rozwijać te swoje umiejętności sportowe na licznych zajęciach WF-u oraz fakultetach z różnych dyscyplin, prowadzonych przez naszych nauczycieli. Dobra lokalizacja w centrum miasta. Zawodowcy w Łódzkiem, stypendia dla najzdolniejszych. Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. W naszej szkole stypendium to zostało przyznane aż 95 uczniom. Stypendia są wypłacane w kwotach 6000 zł oraz 10000 zł dla uczniów niepełnosprawnych. Dziękujemy, Kuba. Siadaj. Piątka.